Natomiast te punkty zdobywa się przede wszystkim... Zastawnik. Piłkę z bramki niemalże wybija André Luiz. Do Klausa. Walka przy linii bocznej. Michał Klaus. Zmuszony do interwencji nogami. Bartłomiej Nawrat. Przypadkowo dochodzi do sytuacji Michał Klaus. Broni Bartłomiej Nawrat. Znowu strata i znów groźnie pod bramką Nawrata. Strata musiała zakończyć się tak bardzo, bardzo niebezpiecznie. Brawo dla Barka Nawrata, to była 100% sytuacja dla gości. I znów nieporozumienie i tym razem Nawrat nie dał rady, bowiem z bliska, z 3-4 metrów gola na 1-0 dla warszawskiej Legii zdobyła Davidson Silva. 4 stracone bramki w Pniewach, to na pewno jakiś sygnał ostrzegawczy. Przechwyt, braki czas Popławskim. Popławski do Zajdlera i broni. Paweł Budniak, Paweł Budniak! I spłynął z odległości metra. Zastawnik! Efektownie. Na dwa tempa zastawnik. Z rykoszetem Michał Kubik jeszcze. Nawrat. Na drugą na połowę rywali do Rakicza, strata piłki André Luiz i szansa przed graczami ze stolicy wykorzystana w 17 minucie meczu. Rui Pinto podwyższa prowadzenie Legii przy startowej 13-2. Strata Stefana Rakicza. Chciałem powiedzieć, że w takiej nietypowej pozycji dla siebie tyłem do bramki. Zastawnik i piłka w siatce. Fenomenalne uderzenie zastawnika, po nim Bielszczanie zdobywają w 18 minucie meczu gola kontaktowego. No na pewno potrzeba tej bramki było jak tlenu. Fenomenalnie. W drugiej części, w drugiej partii tego spotkania. Efektownie. Pięknie zrobili to Bielszczanie, począwszy od zastawnika, przez Ludeckiego, aż po Popławskiego. Ależ fenomenalna akcja rekordzistów. Palce lizać. Bardzo dobre podanie Rakicza. Jeszcze Rakicz warszawski wybija piłkę. Gracz warszawskiej Legii, Korołyszyn. Rakicz. Rakicz wprost do Ludeckiego. 29 minuta meczu. Siła stałych fragmentów, rekordu Bielsko-Biała. Wyśmienita końcówka pierwszej części sezonu 2023-2024 w Foco Futsal Ekstraklasie. Strata Rakicza, ruszają gęści. André Luiz do Davidsona Silvy, piłka od słupka, wybija Korołyszyn, jeszcze warszawska Legia, Nawrat! A w Bielsku-Białej wznawiają gospodarze tego spotkania na 6 minut niespełna przed końcem meczu konfrontacją. Z warszawską Legią Lutecki lekko do Kubika i przy samym słupku ulokowana piłka w bramce. Świetna znów akcja rekordzistów i dużo, dużo dobrego zaczyna się i dużo dobrego powiedzieliśmy, a może powiedzieliśmy już wszystko. Klaus, przechwyt Rakicza, będzie okazja do oddania strzału. Stefan Rakicz, piłka w bramce. I po raz kolejny eksplodują trybuny hali przystartowej. Zamknął ten mecz, myślę, Stefan Rakicz, trafiając do pustej bramki. Chyba tu się już nic nie wydarzy. Zamyka to już teraz Korolyszyn. Myślę, że tak jak powiedzieliśmy to przed chwilą, Stefan Rakicz tą bramką zamknął ten mecz. Naprawdę kapitalne spotkanie. I tak jak powiedziałeś, taki prezent futsalowy dla wszystkich sympatyków, bo takie spotkania chcielibyśmy oglądać jak najczęściej. Dokładnie tak. Za moment jeszcze, drodzy Państwo, statystyczna ilustracja tych wydarzeń, które miały miejsce przez tych ponad 100 minut w hali przystartowej 13 w Bielsku-Białej. Bardzo równe widowisko.